Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj nie w podróży. Dzisiaj jesteśmy w domu i pogadamy sobie trochę o wizach. Mam na myśli wizę do Australii. Powiem Wam o tym, jak ją zdobyć, jakie trzeba spełnić wymagania, co ona w ogóle nam daje i czy to jest fajne, czy nie fajne. Zapraszam. Wiza Working Holiday. Jak sama nazwa wskazuje, to wiza, która oferuje nam... Tak jest! Pracujące wakacje! I dzięki temu przez 12 miesięcy w Australii możemy pracować i jednocześnie zwiedzać. Zastrzeżenie jakby w ramach tej wizy jest takie, że przez 6 miesięcy możemy pracować u jednego pracodawcy, a kolejne 6 musimy zmienić i pracować u innego. Dzięki temu na przykład przez 6 miesięcy możemy pracować na wschodzie, a kolejne 6 na przykład na zachodzie. No, aha. I jeszcze dodatkowo przez 4 miesiące możemy podejmować jakąś naukę. No tak, można się uczyć. Kiedyś taka pani przychodziła do podstawówki i zawsze krzyczała do dzieci, w sensie jakby tak, to było wołanie, mieliśmy krzyczeć z powrotem. Ucz się, ucz! Bo i teraz my wchodziliśmy, czyli te dzieciaki, nauka to potęgi klucz. Nie wiem, po co to powiedziałem. Każdego roku, 1 lipca, rząd australijski wydaje pakiet wiz dla danych krajów, które biorą udział w tym programie. No i dla Polski było to zawsze 200. I tak z biegiem lat, jak te wizy zyskiwały popularność, to jakby zdobycie tej wizy było trochę, no, niemożliwe, dosłownie. Ludzie czatowali pod ambasadą, spali w śpiworach, nie wiem co jedli, nie wiem co pili, pewnie nic nie pili i nic nie jedli, tak bardzo chcieli dostać tą wizę, a i tak nie wszystkim się udawało, ale to nieważne. Bo w zeszłym roku, po tym jak skończyła się ta pula 200, a skończyło się to pewnie w przeciągu 24 godzin, rząd Australii zdecydował, że dla Polski dorzuci jeszcze pakiet 300. I dzięki temu, po pierwsze, te wizy nie są już tak legendarne, a po drugie, wydaje mi się, że nadal są dostępne. No więc jeżeli chociaż przez chwilę marzyliście o tym, żeby pojechać do Australii, wyrwać się jeszcze na jakiś czas, no to pogadajmy o wymaganiach. Nie są takie złe, nie martwcie się. Przepraszam, czuję się trochę jak w szkole. Do tablicy. Ty. Co trzeba zrobić, żeby spełnić wymagania do wizy? O właśnie. Trzeba przede wszystkim wypełnić ten formularz, który jest dostępny na stronie australijskiej. Podam w linku, spokojnie. Podpisać go. I to też jest bardzo ważne, bo ja zapomniałem. I oczywiście... A nie, to powinno być na odwrót. Wydrukować i podpisać. I to nie jest tak, że ja tu specjalnie to zrobiłem, tą listę. Po prostu tak pracuję, jak coś tam sobie chcę zrobić, to sobie to zawsze listuję i wiecie, tak to jakoś działa. Potem uwielbiam tutaj te odznaczanki, że o, mam, no tu jeszcze nie mam, no to potem to mi kuje w oczy i się wkurzam w sumie, ale jakoś jak już potem odznaczę, to jest taka satysfakcja, nie wiem czy... Kumacie, o co mi chodzi. Druga sprawa, trzeba niestety za nią zapłacić. I też uwaga, to jest źle. Mieliśmy taką małą, niefajną historię, bo tyle ta wiza kosztowała w zeszłym roku. Niestety w tym roku ceny podrożały i uwaga, kosztuje ona teraz... 450, a nie 440 dolarów australijskich. Niby tylko 10 dolarów, ale trochę stresu się najedliśmy. Potrzebujemy mieć ważny paszport. I to przynajmniej pół roku, a najlepiej jakby był ten paszport ważny jeszcze przez kolejne 3 lata, no bo jedziemy do Australii, żeby zwiedzać i może jeszcze trochę dłużej chcemy potem pozwiedzać. Kolejna rzecz, potrzebujemy jakby potwierdzenie naszej tożsamości. Możemy to zrobić na dwa sposoby. To jest prostsze. Wystarczy, że skserujemy dowód, pierwszą i drugą stronę. Choć jest gdzieś tam napisane, że wymagają aktu urodzenia. Ale jeżeli jest dla Was ten akt urodzenia trudny do znalezienia, polecam to. Kolejna sprawa, to musimy spełniać tak zwane wymagania edukacyjne. O co chodzi? Musimy przedstawić albo
dowód, jakby dyplom licencjata, albo oczywiście magistra, albo przynajmniej zaświadczenie z uczelni, że studiowaliśmy przez 2 lata. Rząd australijski wymaga, żebyśmy potwierdzili to, że stać nas na to, żeby się na początku utrzymać, jakby przypadkiem nie udało się znaleźć pracy. Dlatego potrzebujemy pokazać wyciąg z konta bankowego na nie 6 tysięcy, ale 5 tysięcy dolarów australijskich. Dlaczego tu jest napisane 6? Otóż dlatego, że dodatkowo musimy pokazać bilet lotniczy w 2 strony, chyba że nie chcemy go jeszcze pokazywać, no bo tak naprawdę wizę zdobywamy w lipcu, czy tam w sierpniu, a może będziemy planować wyjazd na listopad, grudzień. A z racji, że jedziemy do Australii, no to musimy udowodnić, że potrafimy się w tym języku porozumiewać. A w jakim języku będziemy się porozumiewać w Australii? Tak jest! Dobrze zgadliście. W języku angielskim. No i jak to zrobić? Bardzo proste. Musimy pokazać certyfikat zaliczenia jakiegoś egzaminu z języka angielskiego. Opcji jest parę. Ja osobiście wybrałem egzamin TOEFL. No i jak na każdy egzamin trzeba się uczyć tak jak, wiecie, jak na maturę. Po prostu jest jakiś schemat, którego musimy się nauczyć. Wiadomo, że jest dużo zmiennych, ale jeżeli będziemy pamiętać o tym schemacie, no to jakoś tam pójdzie. W sumie, jeżeli byście chcieli, to mam sporo takich, zbudowałem sobie takie szablony, szczególnie do części speaking i writing, o tym później. I jakbyście byli chętni, to z przyjemnością wam podeślę. Napiszcie do mnie, załatwimy temat. Na 120 punktów, które są do zdobycia, potrzeba tylko 32. One kebab, please. Kolejna sprawa, już w sumie bardzo prosta. To zdjęcia paszportowe. Standard, nic nie trzeba zrobić, oprócz tego, że musimy je podpisać. Kolejna rzecz to uzyskanie listu polecającego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wystarczy aplikować online, jest mega proste, klik, 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 dzięki i jest. Karta Revolut to już to nie jest wymagane. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, jest tam w aplikacji pytanie, czy jesteśmy ubezpieczeni. Możemy zaznaczyć tak, mimo że nie mamy, możemy się ubezpieczyć jakimś tanim ubezpieczeniem typu karta podróży. Tych kart też jest parę, m.in. Euro26, Planeta Młodych i tego typu podobne. I tutaj ostatnia sprawa, już trochę bardziej ważna, szczególnie dla tych, co w młodości byli tacy, wiecie, coś tam kombinowali. Myślę, że Australia, pomimo tego, że kiedyś była krajem skazańców, no teraz już tych skazańców raczej nie przyjmuje. A o co chodzi z tym copy, ank i not? Otóż copy, no to oczywiście potrzebujemy kopię. Ambasada nie przyjmuje oryginałów, także wystarczy to skopiować. Not, to warto to potwierdzić notarialnie, tą daną kopię. A ostatnia rzecz to ank, czyli potrzebujemy przetłumaczyć to u tłumacza przysięgłego. Niestety są też wymagania, na które nie mamy wpływu. Musimy być między 18 a 31 rokiem życia. Nie można mieć dzieci. Musimy spełniać wymagania zdrowotne. Nie możemy mieć gruźlicy, nie możemy mieć wirusa HIV, ani choroby AIDS. No i przede wszystkim musimy traktować ten wyjazd do Australii jako wyjazd nie na stałe. Jeżeli te wszystkie dokumenty was nie przestraszyły, spełniacie wymagania i chcecie jechać do Australii, no to nie pozostaje nic innego jak zebrać to wszystko do jednego pliku i wysłać do ambasady w Berlinie. Cała ta procedura odbywa się w Berlinie. No i możemy to zrobić na 2 sposoby. Pierwszy to pojechać tam osobiście, zatrudnić kuriera rowerowego. Australia. Pan kurier zaniósł dokumenty. Mamy podpisywanie, a on to odpowiednio wcześniej dostarczy. Możecie też to wysłać kurierem i moim zdaniem nic nie stracicie. Jest w sumie łatwy sposób na to, żeby sprawdzić, czy są jeszcze szanse. Wystarczy zadzwonić do ministerstwa i spytać, ile wniosków zostało już wydanych. Bo jeżeli tych listów polecających było wydane więcej niż 500, no to być może szanse są mniejsze. Ale w sumie też nic straconego, bo wiecie, niektóre aplikacje są źle wypełnione, niektórzy aplikanci nie spełniają wymagań, a innym to się tak naprawdę w pewnym momencie odechciało i w ogóle tej aplikacji nie wysłali. Także próbować zawsze można,
Moim zdaniem, kto nie próbuje, ten się nigdy nie dowie. Tak sobie tutaj głęboko powiedziałem. No. Więc jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa. Zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli przez 3 miesiące będziecie pracować na północnych terenach Australii, powiedzmy, jeżeli weźmiemy sobie Australię, no to od tej kreski w górę, to będziecie mogli ubiegać się o wizę na kolejny rok. Także jeśli wam się Australia spodoba, no to będzie można jeszcze jeden rok tam spędzić. Czy nam się spodoba? Zobaczymy. Na razie.